Koncert Bratanek zakończył Jarmark Świętego Mikołaja. Panie spotkał się po raz ostatni w tym roku na Kinie Kobiet. W sobotnie popołudnie na Rynku Głównym odbył się finałowy koncert 7. Jarmarku Świętego Mikołaja. Na scenie zaprezentowały się dwa zespoły, bydgoskie Jakim Cudem oraz znana polska grupa Bratanki. Zimny wiatr spowodował, że na koncert zespołu Bratanki zdecydowało się przyjść jedynie 300 osób. Sobotnie koncerty zakończyły coroczną zimową wystawą z okazji Mikołajek. Kolejna, miejmy nadzieję, już za rok. Podczas ostatniego już spotkania w tym roku w ramach Kina Kobiet tradycyjnie nie brakowało atrakcji. Tym razem panie mogły wypróbować innowacyjne podkłady, poddać się zabiegom mezoterapii, a także zdecydować się na przykłucie uszu. Są to podkłady medyczne, które świetnie kamuflują, świetnie sprawdzają się po takich zabiegach, jak jest tutaj prezentowany, mezoterapia mikroigłowa, ponieważ skóra jednak jest trochę zaczerwieniona, a podkłady świetnie kamuflują te niedoskonałości. Oprócz tego są wodoodporne, może nawet na basen iść, one się nie zmyją, zawierają filtr UV. Są to podkłady lecznicze, nawet stosowane po operacjach plastycznych. Bardziej nowocześni, otwarci, wiadomo, media, telewizja, dalekie podróże, to wszystko nas zachęca do tego, żebyśmy eksperymentowały, tak, i przekuwały sobie różne części ciała. Nie zawsze to jest bezpiecznie. Myślę, że na takie różne metody najlepiej się udać do gabinetu kosmetycznego, gdzie są praktycznie wszystkie rzeczy sterylne. Zabieg mezoterapii mikroigłowej jest to zabieg, który polega właśnie na nakłuć malutką igłą skóry po to, aby później wprowadzić substancje aktywne w głąb skóry. Dzisiaj akurat u pani Krzysi wprowadzałyśmy kwas hialuronowy. Ma ona na celu odżywienia skóry i wypełnienia zmarszczek. Jest przeznaczony dla pani, no można powiedzieć, że już po 25 roku życia profilaktycznie oraz u wszystkich pań, które właśnie czują, że chciałyby tą buzię sobie trochę zmienić, wypełnić niektóre zmarszczki i poprawić ogólny kontur i owal twarzy. Na temat upiększania, jak się okazuje, panie jednak mają odmienne poglądy. Myślę, że jeżeli ktoś się nie akceptuje, bo są też takie osoby, to lepiej niech sobie zrobią taki zabieg, wykonają i dobrze się czują, mają lepsze samopoczucie. Każdy ma na pewno swoje podejście właśnie do siebie. Ja uważam, że pozostawić to naturze, tak jak wyglądam, ewentualnie można jakimś makijażem troszkę, czy coś sobie pomóc, ale już takie głębsze zabiegi dla mnie już nie bardzo to jest. Także, ale niektórzy lubią, niektórzy i myślę, że mogą stosować, jeżeli uważają, że to jest dobre. Ja również myślę, że lepiej zostawić to naturze. Można oczywiście upiększyć, ale nic nadto. Jest tak, że czasem jak zaczynamy, to później te rysy twarzy się tak zmieniają, że przestajemy już naturalnie wyglądać. Dokładnie, właśnie. To wtedy nawet brzydko wygląda. Troszkę poprawić się warto chyba, nie? I wtedy ma się lepsze samopoczucie. Samopoczucie lepsze, no. To już zależy od kobiety. No ja zdecydowałabym się. To jest rzecz gustu. Jak ktoś korzysta, kogo na to stać. Bądź ewentualnie tylko polega na naturze. Jeżeli chodzi o takie zabiegi, no to są mniej inwazyjne bądź bardziej inwazyjne, ale z natury to ja jestem zwolenniczką takiego naturalnego starzenia się. A skoro było to grudniowe Kino Kobiet, nie mogło zabraknąć konkursów związanych ze świętami i oczywiście upominków, które wręczał osobiście Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Spotkanie ukoronowane zostało projekcją filmu pod tytułem Z miłości do, w którym przedstawione zostają perypetie głównych bohaterów starszego małżeństwa, Marion i Artura, którzy choć z pozoru różnią się, to potrafią znaleźć wspólną pasję i na nowo odkryć siebie. Na kolejne spotkanie w ramach Kina Kobiet panie będą musiały nieco poczekać. Kolejne spotkanie 27 stycznia, tak więc troszeczkę mamy przerwy, troszeczkę odpoczynku, zregenerować się możemy i z nowym rokiem, z nowymi pomysłami powrócić tutaj do nas na salę numer 5. My oczywiście zapraszamy na styczniowy seans i zachęcamy do udziału w naszych konkursach, a zwyciężczyniom, które wygrały bilety na grudniowe Kino Kobiet, gratulujemy.